Nasza Japonia. Witam serdecznie pana prezydenta miasta Sobot Czesława Rynkiewicza wraz z małżonką. Witam serdecznie pana zastępcę prezydenta miasta Sobot Marka Buczyńskiego. Witam serdecznie wszystkich znajomych, przyjaciół Andrzeja Wajdy, w tym państwa Maję i Piotra Bajerów. Serdecznie przyjaciół Andrzeja Wajdy. Witam serdecznie wszystkich państwa. Andrzej Wajda urodził się w naszym mieście 6 marca 1926 roku. Jego ojciec, kapitan Jakub Wajda, a tak naprawdę w kontekście suwalskim porucznik Jakub Wajda, trafił do garnizonu suwalskiego w 1925 roku i po awansie na kapitana w roku 1934 wraz z rodziną wyprowadził się do Radomia, gdzie służył potem w 72 Pułku Piechoty. W 8 pierwszych lat swego życia Andrzej Wajda spędził w naszym mieście. Słowo czas padło tu, słowo czas. Tak się składa, że ta wystawa odbywa się w pięcioleci istnienia tej galerii. Że dzięki aktywności, odwadze nieżyjącego już prezydenta Gajewskiego powstała tutaj galeria, która początkowo miała służyć tutaj rozwijaniu moich skrzydełek i mego ogona, ale słusznie zresztą praktyka galerii to potwierdziła. Galeria poszerzyła zakres swoich zainteresowań o innych artystów z całej Europy, a można powiedzieć z całego świata. Pan Wajda jest moim starym kolegą. W roku 1947 poznaliśmy się w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. On wtedy kończył drugi rok malarstwa u pani Rudzkiej-Cybisowej. Był człowiekiem z doświadczeniami już życiowymi, bo wszyscy, którzy tam zaczęli studia po wojnie, byli już młodzieżą nie tylko dojrzałą, a przejrzałą na oczy. Bardzo wiele wiedzieliśmy i chcieliśmy robić sztukę, która by dała dokument epoce, której byliśmy świadkami. I malarstwo, ówczesne malarstwo akademickie oparte o kanony szkoły postfrancuskiej, paryskiej, kapistowskiej, kolorystycznej, emocjonalnej, sensualnej, nie dawało odpowiedzi na te dramatyczne wydarzenia, które mieliśmy za sobą. Chcieliśmy robić sztukę inną. Zorganizowaliśmy takie koło samokształceniowe, zespół ludzki, do którego właśnie Wajda należał. Ja należałem, byłem przez jakiś czas przewodniczącym tego koła. Andrzej Wróblewski, znakomity artysta, przedwcześnie zmarły, był teoretykiem naszej grupy. A Borowczyk, Walerian Filmowiec, do tego należał Jan Tarasin, wielu ludzi, którzy stanowili wtedy jak gdyby ten aktywny, ten trzon tej młodzieży akademickiej w Akademii Sztuk Pięknych. Ale Wajdzie malarstwo przestało wystarczać. On chciał robić sztukę, która by była natychmiastowo skuteczna. Sztukę, która by była tą propagandą, szlachetną propagandą czasu, epoki. I przeniósł się z Andrzejem, z Konradem Nałęckim, przeniósł się do szkoły filmowej. Rozpoczął pracę nad filmami. I tu się zaczyna już cała historia, której nie sposób skracać i opowiedzieć, bo w końcu to on zrobił i kanał, i zrobił popiół i diament, zrobił pokolenie. Były filmy, które znaczyły wtedy bardzo wiele w tym rachunku, po tym podsumowaniu tego czasu. To jest duch wschodu. To, co ja w swoich rysunkach teraz po swoich azjatyckich podróżach usiłowałem zrobić, on to też zrobił. I to zrobił nawet, powiedziałbym, bardziej po europejsku niż ja, bo ja próbowałem robić na papierach chińskich, tuszem chińskim, pędzlami chińskimi. On zrobił narzędziem europejskim, pisakiem, na przykład rysunki bardzo azjatyckie, bardzo wschodnie.
Nic dziwnego, że ta Japonia wywarła wrażenie ogromne na Wajdzie. No i trzeba powiedzieć na jego współtowarzyszce życia, pani Krystynie Lechwatowicz, która jest znakomitym scenografem, a która towarzyszyła mu z aparatem fotograficznym i której fotografie będą tam w tamtej sali. Bardzo uporządkowane, monumentalne, tak jak to scenograf może zrobić do sztuki klasycznej japońskiej. Wypowiedzi pana Andrzeja Wajdy, który bardzo moim zdaniem trafnie ujmuje rzecz o tej wystawie. Te kilkadziesiąt wybranych rysunków przenosi nas w świat dawnej Japonii. Jej świątyń, ceremonii, ogrodów cesarskich i teatru. Śledziłem głównie tak odrębne, tak inne szczegóły od naszych. Kształt drzew i sposób ich podparcia, modlitewne kartki zawieszone na kwitnących gałązkach wiśni, buddyjscy mnisi i aktorzy teatru Noho i Kabuki, budowle Kyoto i niezwykły zamek Biała Czapla. Wszystko to narysowane w pośpiechu, z natury, w czasie zwiedzania, z jednym tylko zamiarem, aby uchwycić istotę uciekającego sprzed oczu piękna. Japonia w sztuce rysunku i w sztuce drzeworytu bardzo się zaznaczyła już kilkaset lat temu. Ta działalność pana Andrzeja Wajdy szerszej społeczności nie jest w ogóle znana. Ja myślę, że no, nie jest znane, dlatego że te wielkie jego dzieła sztuki filmowej to je przysłaniają, ale jako warsztat roboczy to jest bardzo ważne, bo on rysuje swoje kadry nawet, charakterystyczne postacie, sytuacje, sceny, także rysuje na roboczo bardzo dużo, a wiedzę rysunku zdobył w Akademii Sztuk Pięknych, jednak parę lat studiował w Akademii. Jako mój kolega zresztą, tam żeśmy się poznali i pracowali razem, więc mógłby być malarzem z powodzeniem, ale zdecydował się na medium bardziej nośne, bardziej szybkie, bardziej dostępne dla społeczności, bardziej aktywne i poszedł do szkoły filmowej razem z Konradem Nałęckim, swoim przyjacielem, a późniejszym autorem Czterech Pancernych i Psa. Pięciolecie galerii i pięć lat pana tutaj działalności. To jest ukoronowanie w sensie firmy, zapewne tak, chociaż są to rysunki, szkice, nie są to dzieła ostateczne i dzieła pierwszej kategorii, które charakteryzują dorobek Wajdy, bo wszyscy myślą i słusznie o jego wielkich dziełach filmowych, a ostatnio o Katyniu i o Walencie. No każdy, kto kocha sztukę filmową, kto kocha Suwałki, kto kocha Wschód, kto kocha dobry rysunek, powinien tu przyjść i spędzić przez pewien czas no, na oglądaniu tego, na przemyśleniu, na smakowaniu, na cieszeniu się tym, co tutaj jest. To jest tak, dwóch Andrzejów, Andrzej i Andrzej, także ja zapraszam w imieniu tego wielkiego Andrzeja W. i w imieniu własnym. Dziękujemy bardzo.